jak również chcemy podziękować za wyróżnienie, za to, że możemy gościć tak honorowego gościa. Bowiem jest to wysokie wyróżnienie, że droga, którą obraliśmy kilkanaście lat temu, jest drogą słuszną i zapewniam, że będziemy nią podążać. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że jest tyle dobrego się dzieje tutaj na Podhalu, tu w Bukowinie. Pan Bóg wie, co robi. Pan Bóg tą część Polski obdarzył wielkim, wspaniałym skarbem przyrody, ale także i wyznaczył niełatwe warunki życia dla tutejszych mieszkańców. Przecież Podhale to nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. To nie była kraina wielkiego, bogatego rolnictwa. Tu nie wydobywano żadnych minerałów, ropy naftowej, gazu nie ma i nie było. A jednak okazuje się, że w każdym miejscu, jeśli są ludzie obdarzeni przez Pana Boga odwagą, umiejętnościami, pracowitością, można znaleźć skarby, które decydują o tym, że następne pokolenia będą żyły, mieszkały coraz lepiej. To widać na Podhalu. Przecież widać to, że tu praca ludzka i pełna odwaga przynosi dobre efekty. Tu zgoda buduje. Naprawdę zgoda tu buduje. Są i takie przykłady w Polsce, gdzie niezgoda rujnuje. Ale jestem przekonany, że to, co widać tutaj dzisiaj, jest sygnałem, że w skali całego kraju uczymy się budować poprzez zgodę, przez przełamywanie tych naturalnych, tkwiących gdzieś w każdym człowieku potrzeby myślenia tylko o sobie od czasu do czasu. Dowiedziałem się, że w Białce jest 300 właścicieli gruntów, po których dzisiaj jeździłem. 300 zupełnie inaczej myślących ludzi, którzy niekoniecznie muszą ogarniać wszystkie uwarunkowania. Podziękuję chętnie każdemu, kto przyczynił się do tego, żeby tych 300 ludzi przekonać do wspólnego przedsięwzięcia, do chęci zarabiania pieniędzy na dzierżawie, a nie do blokowania i ograniczania możliwości rozwoju całej gminy, całego powiatu i całego regionu. Chcę serdecznie pogratulować, bo według mnie w ten sposób ten region, Białka Tatrzańska, Bukowina, Jurgów, stają się nie tylko dobrym przykładem dla całej Polski, ale stają się również wyznacznikiem standardów, że już nie można będzie budować gorzej, mniej szanować i przyrodę, mniej szanować i klientów przyjeżdżających, ceprów z całej Polski, że trzeba dawać coraz lepszą usługę, mieć odwagę konkurowania między sobą, ale także konkurowania z naszymi sąsiadami słowackimi. Lepszą jakością, lepszą usługą, ciekawszymi propozycjami. Jest jeszcze wiele możliwości tkwiących w tym regionie. Wspominał Pan Marszałek i o ambicjach Olimpiady Zimowej. To są wszystko zadania na miarę realnych możliwości, jeżeli za tym stoi determinacja, umiejętność wydobycia tego, co w nas jest siłą, a nie słabością. Jeśli za tym stoi wola współdziałania zarówno w wymiarze gminy, w wymiarze powiatu, całego województwa, całego kraju, a także w wymiarze regionalnym, bo razem ze Słowakami. Chciałem Państwu serdecznie podziękować, że mogę z całego serca, z głębokim przekonaniem powiedzieć tutaj na Podhalu, potrafimy. To od nas zależy, czy będziemy potrafili jeszcze więcej. Ja z największą przyjemnością włączę się w każde działanie, w działanie na rzecz tego regionu, bo muszę Państwu powiedzieć, najłatwiej się pomaga tym ludziom, którzy sobie sami radzą. I tego Państwu gratuluję. Bardzo dziękujemy. Zapraszam serdecznie Pana Senatora Stanisława Chodorowicza, Pana Marszałka Marka Sowę i serdecznie zapraszam Pana Starostę Tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicę-Makowskiego. Pan Starosta, Pan Marszałek, jak Państwo widzicie, zakładają góralską białą cuchę. Życzymy serdecznie, żeby się dobrze nosiła. Senator, oczywiście konkretne odzionko pod cuchę, czyli koszula góralska wraz ze spinką.
potwierdza stare polskie porzekadło, że bliższa ciału koszula niż sukmana. Ja serdecznie dziękuję. Koszula góralska jest dla mnie bardzo bliska. Dziękuję.